Witam wszystkich. Jest sobota, 30 kwietnia 2016. Piękna pogoda. 7 rano. Jadę dzisiaj dokupić gołębi do kolegi Marka z Newton po Hinckley, a później pojedziemy do Luton na lot, na przylot gołębi z lotu ponad 200 km, nie pamiętam teraz miejscowości. Także będę się starał coś pokazać, jak te loty w Anglii wyglądają. No i oczywiście, jakie gołąbki zakupiłem. Ja z 11 przywiezionych do tej pory zostało mi 9. Jeden niestety podupadł na zdrowiu, odszedł do Walhalli. Drugi gołąbek zginął na oblocie. Urwanie chmury, gradobicie, śnieg. Nie było gołębi kilka godzin, no i do dzisiaj brakuje jednego. Także będę starał się przekazać mniej więcej, pokazać jak wygląda lot w Anglii. A to moje gołąbki dzisiaj nie będą wypuszczane, będą cały dzień w wolierze. To do zobaczenia wkrótce. No niestety z przyczyn technicznych nie mogłem dokończyć relacji z lotu u Artura z Luton. Przyjechałem tego samego dnia do domu z młodymi gołąbkami. O, proszę, mój synek. Z młodymi gołąbkami. Wszystkie są teraz w wolierze. W dobrym zdrowiu. Lot u Artura. Chyba odjechaliśmy razem z Markiem, jak było 38 gołębi. Już odbitych. Także tam zostało chyba 5 sztuk, jeszcze na które czekał Artur, ale my już musieliśmy wracać, bo moje gołąbki w tym boksie były już kilka godzin, więc nie było sensu ich co męczyć dalej. Jeden z białych, którego nie było przez jeden dzień, wrócił poraniony przez jastrzębia. Dosłownie dziurę miał do uratowania. Zszyłem go i zdezynfekowałem, także powinien z tego wyjść. Młode gołąbki, pierwszy dzień na wolierze. Także za parę dni będę próbował je już odlatywać. Co jeszcze? No ogólnie dzień u lot synku. Lot był bardzo ciężki tam u Artura, bo tak jak mówiliśmy, gradobicia. No deszcz napierniczał momentami tak, że świata nie było widać. Wybierzemy się jeszcze do Artura. Pojadę najpierw tam po Marka. Może następnym razem jeszcze do kolegi Michała się wybierzemy. I zobaczymy, co u niego słychać. Też będzie latał na młode w tym roku, tak jak ja. Co jeszcze? No dzień udany ogólnie. Dzień udany, a teraz zajmuję się swoimi młotkami. Jest już ich 30, na obecną chwilę 35. Jeszcze za tydzień lub za dwa jadę do Luelli po 12 sztuk. 6 z linii Vandenabele i 6 z Michel Vallin. No i na tym jest tak już z tymi młodymi będę latać. No dobrze. To do następnej relacji.